otaczającym królikarnię Parku Rzeźby zobaczysz dzisiaj dzika, psa, a po sąsiedzku w ulach pszczoły i ani jednego królika. O co zatem chodzi? Skąd taka nazwa? Przenieśmy się do XVIII wieku, a dokładniej do czasów królów saskich. Na południe od Warszawy monarcha każe założyć hodowlę królików. Będą one mu służyć do polowań. O pałacu nie ma jeszcze wtedy mowy. Podmiejska willa, której fasada naśladuje rzymską świątynię, pojawia się tu 50 lat później. Projektuje ją Dominik Merlini, autor m.in. przebudowy pałacu na wyspie. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Z położonej na wysokiej skarpie willi widać zarówno Pałac Mokotowski, jak i łazienki. Obrotny inwestor Karol de Tomatis liczy na to, że Stanisław August, zmęczony przeciągającymi się pracami, zdecyduje się odkupić zbudowany przez niego pałac. Staje się jednak inaczej. Podczas insurekcji kościuszkowskiej przez kilka dni rezydencja jest główną kwaterą Tadeusza Kościuszki. Wreszcie pałac z przyległościami trafia w ręce Michała Hieronima Radziwiłła z Nieborowa. To wtedy po raz pierwszy zagości w nim sztuka najwyższej próby. Podobnie będzie w przypadku kolejnego właściciela, Ksawerego Pusłowskiego. Od niego pochodzi nazwa Ksawerowa, a potem Marty Krasińskiej. Ta ostatnia właścicielka wystara się u władz miasta o to, by linia tramwajowa miała swoją pętlę tuż obok bramy królikarni, wówczas leżącej jeszcze poza granicami miasta. To sprawia, że arystokratka częściej może organizować bale i pikniki dobroczynne, z których dochód będzie przeznaczony na leczenie pacjentów tutejszego szpitala. Wojna brutalnie obchodzi się z królikarnią. Podczas kampanii wrześniowej pałac zostaje obrzucony granatami, a podczas powstania toczą się tutaj krwawe walki. Władze państwa zdecydowały, że królikarnia zostanie odbudowana, a mieszkanie i pracownię otrzyma tutaj jeden z najważniejszych polskich rzeźbiarzy, Ksawery Dunikowski. Stało się inaczej, bo artysta nie dożył końca prac, ale został patronem utworzonego wówczas Muzeum Rzeźby, a jego dzieła można tutaj podziwiać do dziś. Sztuka znów wróciła do pałacu. W jego wnętrzach kilka razy w roku organizowane są wystawy, które przyciągają tłumy miłośników rzeźby. Dostępne przez okrągły rok eksplorowanie magazynów to z kolei jedna z większych atrakcji w skali całej Warszawy. Pałac otacza Park Rzeźby, gdzie obok dzieł Dunikowskiego można zobaczyć pracę Marii Papy-Rostkowskiej, Stanisława Ostrowskiego czy Maurycego Gomulickiego. Samego Ksawerego Dunikowskiego fascynowała złożoność ludzkiej natury, w tym jej wynaturzone oblicze, jakie artysta poznał w czasie wojny. Od wiosny do późnej jesieni przedpole pałacu staje się ulubionym miejscem rekreacji nie tylko okolicznych mieszkańców. W otoczeniu wszechobecnych rzeźb można spędzić beztroski czas z książką, z przyjaciółmi, wziąć udział w pokazie filmów czy koncercie na trawie.